Cześć kochani, z tej strony Kawiorka, więc dzisiaj będziemy testować farby jednodniowe, w sumie takie spraye na jeden dzień. Mam ich jeszcze więcej i wszystkie dzisiaj przetestuję, prawdopodobnie. Farbowanie włosów na jeden dzień. Dzisiaj będziemy te wszystkie rzeczy robić. Zaczynajmy, bo już nie mogę doczekać. A, i jakie będą kolory? Na pewno jest żółty, różowy, czerwony, niebieski. Niebieski w sumie jest neonowy i świeci w świetle UV. A tu mamy jakiś zielony i chyba srebrny, brązowy. Wiecie co, zastanawiałam się ostatnio, żeby w ogóle wrócić do mojego naturalnego koloru. Więc zobaczymy. I tak w ogóle to włosów nie myłam chyba przez tydzień specjalnie, żeby właśnie zrobić ten film. Bo po tym filmie prawdopodobnie będę musiała od razu myć włosy. Mamy tak, różowe błyszczące, srebrne błyszczące, tu są już bardziej brokaty. Chociaż ten to niby ma być kolor, nie? Ale sami zobaczycie, co z tego wyjdzie. Taka lipa, że... Tutaj mamy halloweenowe kolory, to chyba zielony. No i brąz i złoty. Czyli jest tego aż tyle. Było jeszcze więcej, ale resztę zostawiłam na następne filmy. No bo nie chcę wszystkiego zużyć. I tak w ogóle to jest prawie noc. A my nagrywamy, ale dobra, jakoś damy radę. Nie wiem, czy robić odrosty, czy od dołu, czy od góry. Dobra, spróbujmy tak. Zrobimy trochę włosów na różowo, trochę włosów na czerwono. Może zacznijmy od czerwonego? Nie? Chyba najlepiej będzie. Od dołu? Dajemy czadę. O! Dobrze, że to jest zmywalne. O. Chyba powinnam zmienić bluzkę na czarną. Poczekajcie, dajcie mi chwilę. No, to jest lepszy pomysł, zdecydowanie. Ale widać te pasemku, słuchajcie. Tylko teraz tak. Ciekawe, czy jak przyczeszę. A nie, cały czas tu jest. Bo wiem, że jak korzystałam z innych produktów, z innego sprayu, to będzie chyba ten. Tak jak przeczesałam, to już powoli nie było tego koloru. A tu w sumie... No, tu jest. Dobra, trochę więcej tej czerwieni poproszę. U kurczę, ale będę miała włosie. Tylko tak w kropki trochę to zrobiłam. Czekajcie, trzeba. Spoko. Dobra, niech sobie poleży. No to teraz niech będzie. Może taki żółty. Tylko żółty zastanawiam się, czy nie zrobię się sobie na odrostach. Spróbujemy tutaj troszkę żółtego. Jak fajnie wyjdzie, to zrobimy większe pasemko. O, tu mam ciemne. Co jest z tym kolorem? Ty, ale spoko. Nawet ciekawie to wygląda. Nie wiem. Kurczę, tak trochę w sumie. Dziwny kolor. Ej, w ogóle makijażu nie mam. Sorry, słuchajcie, wszystko tak jakoś z ogrodu przyszłam, spalona jestem jak zwykle. A siedziałam w cieniu. Ja nie wiem, jak to działa. Jak próbuję się opalić i siedzę na słońcu przez kilka dni, to nie widać u mnie nic, opalenizny. A jak się chowam w cieniu, bo nie chcę się opalać, chcę po prostu sobie posiedzieć, to nagle jestem opalona. Jak to działa? Nie wiem. Bo to chyba ma taki, wiecie co, shimmerowy kolor. Nie bardzo się różni od moich włosów, a dziwne, bo moje włosy nie są żółte. Chyba, że może ja źle widzę na kamerze. No nie wiem, dobra, spróbujmy zrobić na moim ciemnym włosiu, jak to będzie wyglądało. Chociaż na blond też fajnie wygląda, ale to musiałam u góry zrobić, to był lepszy efekt. O kurczę. Dobra. Takie coś. To i polecam i blondynkom, i brunetkom, szatynkom, bo na ciemnych też ładnie wygląda. Później przeczeszę włosy, tylko jak troszkę wyschną, bo teraz są mokre. Jestem cała złota. Dobra, lecimy dalej. Zróbmy może zielony. Co wy o tym myślicie, O kurczę. O mamo. O mamo. O, i tym blokiem. Co to jest? Dobra, mamy tu zielony. Tak się prezentuje, ale jest mokry, nie? To musimy poczekać troszkę, żeby był taki fajny efekt suchego, kolorowego włosia. Dobra, lecimy dalej z tym koksem. A chociaż pokazywałam na ciemnych włosach jeszcze. Ogólnie jak chcecie, żeby to lepiej wyglądało, to musicie z każdej strony chwilę poczekać, troszeczkę rozczesać, ale też nie za mocno, bo ten kolor chyba schodzi każdy.
i z każdej strony po prostu dać tego zielonego i powinno być ok. Dobra, niebieski. Słuchajcie, najbardziej czekam na te dwa kolory. Niebieski, różowy, a jeszcze taki blond srebrny. W ogóle wiecie, jakie te włosy się zrobiły bardzo lepkie. Nie wiem, czy za dużo nawaliłam, czy po prostu tak ma być. Ała! Jakie żółtko mam, o mamo. Ogólnie ostatnio myślałam, żeby sobie zrobić niebieskie włosy na stałe, więc teraz będę miała okazję zobaczyć, jak wyglądam. Zrobię to na razie na początku, bardzo chcę je tutaj gdzieś. O ja, nie trafiam, nie? To jest moja nieumiejętność farbowania włosów. Sorry, farbowania, sprayowania włosów. Ale tak jak widzicie, kolor jest fajowy. W ogóle ile już mamy kolorów, bo mieliśmy zrobić bardzo dużo. Raz, dwa, żółty, trzy, cztery. To wszystko? Kurczę, wiecie co? Chyba doszłam do wniosku, że niebieski mi średnio pasuje. Chociaż nie wiem. Ała! Ogólnie spoko, taki w sumie niebieski z tym czerwonym. Chociaż może niekoniecznie z czerwonym, ale z różowym. To może różowy na drugą stronę. Już mi się podoba, jaki kolor. Nie, no ja jednak lubię różowy. Nie wiem, czy mi pasuje, ale naprawdę lubię różowy. A wiecie, co jest najlepsze? Że on pokrywa też ciemne włosy. Ale czekajcie, niebieski też musi pokryć ciemne. O ja. Dobra, spoko. Jestem cała w brokacie. To te kolory wszystkie mają brokat? Nie, chyba różowy nie ma. I niebieski. Weźmy ten srebrny. Srebrny można dać gdzieś, bo chciałam go wypróbować na ciemnych włosach. O mamo, dobra, o mamo. Ty, no jak to mi odrosty zakryje? Ja nie muszę ich farbować. O nie, 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 po twarzy. Dobra, ale tak szczerze na blond tego nie widać, chociaż po niebieskich sobie pojechałam. I wyszedł taki fajny, jasny niebieski. Tu spoko, bo mi fajnie zakryło te odrosty. To chyba jest platynowy jakiś, czy coś w tym stylu. Platinum blond, tak, 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 dokładnie. Dobra, macie tu zbliżonko. U mnie aż takie. Spoko, nie? Niebieski. Podoba mi się. Tak to wygląda. Powiem wam, że ten różowy jest strasznie taki dotyku nie za fajny, sztywny. A niebieski jest bardziej soft. Czerwony też jest ok, też mi się podoba. Kiedyś miałam czerwone włosy, gdzieś tutaj wam mogę pokazać. Masakra z tymi czerwonymi. W jakiej okazałości teraz chcecie mnie zobaczyć? Może ciemny brąz? Nie, może ciemny zostawię na koniec. Chyba sobie całe zrobię, żebyście zobaczyli, jak wyglądam w brązowych. Fajne jest to, że chcecie się na jakąś imprezę, no i chcecie tylko włosy zrobić sobie na tą imprezę, na przykład w jakimś kolorze albo w kilku kolorach, tak jak ja teraz mam, to spoko, psikacie tym, a na drugi dzień zmywacie. Czy nawet tego samego dnia i nie ma problemu, nie? Żeby później się martwić, że zostaną włosy zielone albo jakiegoś innego koloru, którego nie chcemy. Sorki, ja wam będę kichać, bo jestem uczulona. Dobra, spróbujmy to. Niby takie wspaniałe, to jest Schwarzkopf. Ta. Powiem wam, tania nie była, fajna też nie jest, a za tą cenę powinna być spoko. Tu widzicie róż, jaki wcześniej psikałam, a teraz na tym pasemku pokażę wam ten róż. Niby jasny, ta? Patrzcie, psikam prosto na włosy. I teraz pytanie, czy wy coś widzicie tu? Delikatnie jakoś tam robi się zmiana na różowy, ale to jest tak delikatne, że tak naprawdę tu jest więcej brokatu niż tego różu. I wydaje mi się, że tu bardziej chodziło o taki shimmerowy look, taki delikatny, że w słońcu coś tam ktoś zauważy. Za taką cenę, no nie polecam, bo to macie, o, taki efekt. Prawie tego różu nie ma praktycznie. No chyba, że ktoś naprawdę chce, albo bardziej chcecie brokat na głowę. To już wolę te, jeśli chodzi o brokat. Zarąbiste są, moje ulubione. Dobra, to ja proponuję jeszcze zrobić parę różowych pasemek, albo czerwonych. Bierzemy wszystkie. Całą głowę robimy, słuchajcie, bo czemu nie? Z każdej strony. Czerwony, tu jedziemy. UV Glow. O, to ten też świeci. To jest coś takiego. Tak jak widzicie, mega mocny kolor. Tylko tu musi wam ktoś pomóc, bo patrzcie, jak ja sobie sama zrobiłam. Tragicznie wygląda. Dobra, można to na chwilę zostawić. Czerwony. Nie, czerwony za mocny. Kiedyś mi pasował, teraz już chyba nie. Chociaż nie wiem. O, jest też fajny.
One chyba się lekko zmazują, słuchajcie, jak je się przeczesuje. Ale to nic, bo i tak fajny kolor zostaje. Kurczę, ale zrobiłam te pasemko w kropki. Nie, rób sobie na czerwono, nie rób. Wybij to sobie z głowy, nie, czerwony nie. Prędzej niebieski. Czerwony, niebieski, różowy. Które kolory? Może ten. Boże, nie wiem. Dobra, lecimy dalej. Tu jest ciemny blond. A, to jest do grey włosów. Do siwych włosów, słuchajcie. To zrobię na tym siwym pasemku, co sobie zrobiłam wcześniej. I zobaczymy, czy mi ładnie pokryje, czy nie oszukują. To jest ciemny blond. Bo coś mi się nie wydaje. Nie, ten kolor mi się nie podoba absolutnie, słuchajcie. Nie dla mnie, może dla kogoś innego. Dla mnie, nie. O fu. Wiecie co, od razu poprawmy to ciemnym brązem. Jakie ciemne. A przy okazji to z tyłu pofarbowałam, dobra. Tutaj macimy z ciemnymi włosami, pyk. Jak ja tu już mam miszmasz na tej głowie. O, miszmasz, w ogóle pozdrawiam was. Kurczę. O, takie mam kolorki. Pyk, pyk, pyk. Pyk, pyk, pyk. Pyk, pyk, pyk. No nie wiem, który kolor jest najlepszy. To ogólnie to są glittery. O, patrzcie, jak się świeci. Fajnie to wygląda na ciemnych włosach. Ogólnie fajny efekt. Pokazałam się mamie. Mama powiedziała, że bardzo się podobają ciemne. Nie no, tragedia, co ja zrobiłam? Kurczę, chyba czerwone mi nie pasują za bardzo. Chyba w ciemnych najlepiej. Nie wiem już sama. A może w blond? Robię całe ciemne, ta? Taki był chyba plan oryginalny. O kurczę. No nie wiem. Nie, muszę okno otworzyć. Dobra, wrócę do was z skończonym lookiem, okej? Starczyło mi tylko farby dotąd. Więc taka cała tubka nie starczy na długie włosy, ale i tak jestem pod wrażeniem, że tyle włosów sobie zrobiłam. No, jak wam się podobają ciemne włosy u mnie? Spoko? Dziwnie, nie? Trochę się nie mogę przyzwyczaić. O. Co się dzieje? To słuchajcie, kochani, to jest mój efekt końcowy. Wyglądam do połowy ciemno, do połowy jasno, jeszcze z jakimiś prześwitami kolorów. No i co? Na pewno nie polecam tego, chyba że lubicie naprawdę bardzo taki delikatny, różowy kolor. To będziemy się żegnać, trzymajcie się, pa! Aj, zapomniałam wam powiedzieć, że tego koloru wam nie polecam. Tak jak widzieliście, taki wyszedł jakiś dziwny, sraczkowaty.